gdzie Maszę dzisiaj, czy nie? Nie widziałam. Nie. Co, Masza, co tam do ciebie pytanie, napis. Czy ten napis to jest pewnego rodzaju statement, czy po prostu to jest jakaś podprogowa informacja do Mai Staśko? Podprogowa informacja do Mai Staśko. Lesbijski seks jest piękny. fajny bardzo statement. Ja lesbijką nie jestem, więc tu, myślę, że nie do mnie, ale fajnie. Czy znalazłaś jakiegoś faceta już sobie? A to nie jest na pewno coś, z czego będę ci się spowiadać. Ja nie oczekuję spowiedzi, tylko zadałem pytanie. I też ci na to nie odpowiem. Rozumiem. Bomba, jesteś. Olejku, sadę ci to w dupę, jak już będziesz leżał nieprzytomny. Przestań! Teraz wpadłeś na tę odpowiedź. Dostałeś to 20 minut temu, teraz na to wpadłeś. Zaraz Maja pójdzie ci posmarować swoją dupę, bo znowu będzie ci piekła po tym gwałcie. Ale patrz, znowu jak na rundkach zaczynasz jakieś gejowskie gadki, stary, możesz z tym skończyć. Ja zaczynam gejowskie gadki. Żeby nie było, dzisiaj wszystkie panele są bardzo po prostu. Po prostu to powiedz, jeżeli masz gejowskie zaloty, po prostu ja to powiedz. Nie mam nic przeciwko gejowskim zalotom, stary, kurwa. Nie powiedziałabym, bo bardzo często używasz słów na osoby, które są nieheteronormatywne. Maju, czemu ty się znowu wpierdalasz pomiędzy? I co więcej, zarzucałeś to samo Mateuszowi, mówiłeś, że kobietami nazywa swoich oponentów, a ty nazywasz osobami queerowymi. Czy masz przeciwko osobom queerowym LGBT coś? No pewnie. I przeciwko Mateuszowi. No to jesteś homofobem. A to jest niezgodne z konstytucją. A ty przychodzisz tutaj uświęcać prawniku. Wszystkich, nie? A tak naprawdę nie, ja po prostu się sprzeciwiam przemocy. Nie, to ci nie sprzeciwiaj przemocy, ani innym takim rzeczom. No sprzeciwiam się, no przed chwilą mieliśmy ale to przemocy. Ale to przyszłaś na przemocową to, co ty mówisz, konferencję, moja droga, jeszcze na dodatek ubrałaś się, jakby cię wygonili skądś. Więc nie interesuje jakby, mnie co mój ubiór ma do rzeczy. Skądś. Co mój jakby ubiór ma do rzeczy? To co masz do mojego ubioru? Do tego, to samo to, co ja mówię na konferencji. No nie, możesz przemoc robić swoimi słowami, jaka natomiast przemoc? Ubiorem nie atakujesz, nikogo nie krzywdzę. Ja nie chcę w ogóle z tobą prowadzić jakiejkolwiek konwersacji. No właśnie to robisz, się gwałcony w trakcie jesteś. Przez swoją osobę. Przed chwilą mówiłeś, że będziesz gwałcił. Przed chwilą mówiłeś, że będziesz Mateuszem. Ja nie mogę patrzeć na swój ubiór, moja droga. Nie no to mogę masz prowadzić problem z takim rozmowy. Tak. Człowieku, masz problem. Jestem ubrana nie, jak no osoba, jestem kobietą. I to, że nie możesz ze mną rozmawiać, bo widać mi rękę. Ja może przejdę do następnego tematu, słuchajcie. Nie chcę z tobą rozmawiać. Ja mam pytanie do Maszy. Jak samopoczucie przed walką, kilka dni przed, czy treningi jakoś w tej chwili prowadzone są lżej, słabiej, co się dzieje ogólnie u ciebie? Jest bardzo dobrze, już z moim zdrowiem jest o wiele lepiej na pewno. A za kim ty jesteś w ogóle w tym konflikcie Bomby z Mają, bo to mnie bardzo ciekawi, bo widziałem, że uśmiechasz się po tym, co Bomba odpowiada. Ja jestem gdzieś pomiędzy, bo ja bardzo lubię taki prymitywny humor trochę. Ale też że rozumiem Maję. No jestem gdzieś pomiędzy, naprawdę. A bliżej rozumiem ci obydwie. Do? Do mnie. Zależy. Zależy. Do niej. Zależy od sytuacji. Okej, Bomba, ty jesteś bohaterem internetu w ostatnich dniach, bo po konferencji wszyscy bardzo cię propsowali. Po rundkach praktycznie wszystkie komentarze na YouTubie, które były pod tym filmem, również były, że Bomba zniszczył Murana. Ty się nie, ale po naszych rundkach nie. Nie było to trudne. Ale poczekaj, to jest twoja subiektywna opinia? Nie, właśnie powiedziałem Mati, nie, że tak debilu, jest w komentarzach to jest opinia ludzi. I się pytam po prostu... Dobra, nie to słyszałeś tak, debilu? To teraz tak, to teraz zamieniamy się rolami. Ty jesteś Muranem, ja jestem Bombą. Nie no stary, poczekaj, ja mówię, że w komentarzach nie. Ludzie... Okay, ale ty kurwa, nigdy nie będziesz mną łysa tętka od roweru, kurwa. Łysa tętka, bingo, kurwa. Pytałeś się, czy kiedyś kogoś trafiłem. Trafiłem Murana, kurwa, w durne łyse czoło, kurwa. Dalej się będziesz wpierdalał zdanie, czy też dokończyć. No zamknij pizdę. Zamknij. Ty źle rozumiesz. Ja zadałem pytanie na temat komentarzy, które są, czy on się przygotowuje, bo ludzie go propsują. Ja zacznę tylko i wyłącznie od tego, że to nie jest żaden atak w twoją stronę, tylko bądź na chwilę mną. Bądź na chwilę mną. Ciężko być tobą, bo jesteś turbo debilem, kurwa. I posłuchaj teraz tego. I rozmowa z Bombą. Kurwa, debil, łysy, kurwa, debil. Kurwa, łysy, debil. Co powiesz? Rozumiem. A kurwa, nie, łysy, debil. Nie, jeszcze powiedziałem, że masz mordę jak żółw ninja. Łysy, kurwa, debil, jeszcze powiedziałem, że masz mordę jak żółw ninja. Natomiast jak widzisz, no ludzie to lubią. Ludzie to lubią i też pytam się, co mój drogi, a jak można gadać z rodziną Murańskich, kurwa? Selo pason są czy kutę mą, kurwa? Nic innego do waszych pustych, łysych łbów nie dociera, kurwa. Dupę pason, kurwa. O, stary, wy gadacie, kurwa, w jakimś, kurwa, dziwnym języku. Twój stary zamiast w Legii Cudzoziemskiej był w Legii Pozaziemskiej, kurwa. Zapierdala na uran, kurwa. I kurwa, jak z wami inaczej gadać, ty małpo jebana. No kurwa, no debil, łysy, kurwa, debil, kurwa, łysy, debil, kurwa. Ja
długie wasta głosy debit, kurwa, usu debia, a ty jedyne co to możesz był godziny później. Faję? Kudemon, selpozonso. Faję? Zajebiła. Myślę, że to ludzie oceniają, to nie jest tak, że... Znaczy nie, jakby... Wiem, o co ci chodzi. Jak ja mogę wejść w jakąkolwiek merytoryczną dyskusję, jeżeli gość mi cały czas mówi debil, kurwa, łysy debil, o, łysy debil. Mój drogi, rozmawialiśmy merytorycznie na temat obrażania kobiet przez ciebie. Przestań przejść pizdę. Więc po walce sobie pojadę i sobie kurwa, przestrzę. Bomba. Dobrze, Mati mówi, że chce tą rozmawiać merytorycznie, więc proponuję zacznij, bo ostatnio próbowałeś. No, dawaj. Rozmawiamy merytorycznie, mój drogi. Słucham, co ty możesz mieć inteligentnego do powiedzenia, bo ja próbowałem z tobą... A wiesz co, odnośnie zakładu. No to słucham. No właśnie. Bo już... Ale wiesz co, to ja do ciebie podejdę. Tutaj żadna ochrona nie będzie potrzebna. To już mówię od razu. Podejdę do ciebie, zobaczysz to tylko ty. Mój drogi. Ja nie... Zobaczmy. Natomiast Mati, mamy ja tutaj setki tysięcy baczność, ludzi, proszę. Którzy będą chcieli puść zobaczyć go, teraz i później. Więc dobrze było, żebyś powiedział. Ale nikt ma tego nie widzieć, to nie jest dobra forma dla wszystkich osób, dla widzów konferencji, zobaczyć. Tak, tak. Ochroniarze, proszę zapamiętać, co tam się stanie. Ochroniarze, ja zaraz wam powiem. Jest, kurwa! Rób, co uważasz za słuszne. Rób, co uważasz za słuszne. A czy ja już powiem o tym? Powiedz, zrób to. I ty mi mówisz o zasadach? Tak. I ty mi mówisz, kurwa, ja o honorze? Jak ja bym wiedział o tym. Że to kurwa, to się wydarzyło, to ja bym tak. Twojej brudnej łapy, kurwa, nigdy nawet w formie zakładu powiedz, nie ścisnął. A my nie zapowiadaliśmy face to face'a, a się dzieje. Muran, powiedz, co się wydarzyło w takim razie. No robisz tym? No ty, ale ludziom, no, podszedłem, pokazałem, to ty nie. Się kurwa tłumacz. Ale ja nie mam z czego się tłumaczyć. Pokaż ludziom. Wszystko, dziękuję. Pokaż ludziom. To wtedy się to jest pokaż ludziom. To jest twój szacunek do kobiet. Tak, to jest mój szacunek do kobiet. I pozwalam ci to pokazać, Mateusz, bo ci tak napisałeś, że to zrobisz. W momencie, już jeżeli tego nie pokażesz, tego to nikt nie wie, o co chodzi. Nikt nie wie, o co chodzi, jeżeli to się tego kurwa nie musi się domyślić. No, nie mamy... Drodzy, jak widzicie, ten człowiek ucieka od zakładu, bo wie, że go przegra. Dla ja mnie po prostu, jesteś po prostu człowiekiem... kurwa gnoju, jakbym widział kurwa ten filmik wcześniej, rozumiesz mnie kurwa, to bym w życiu z tą walki nie przyjął, rozumiesz to? I bym ci kurwa nigdy łapy nie podał, nawet jeżeli chodzi o zakład. I wypierdalaj kurwa. Kapusto łysa, chodź tu kurwa, nakarmię cię. Kapusto łysa, zrób co obiecałeś, że zrobisz. Zrób co obiecałeś, że zrobisz, a cię kurwa tym nakarmię. No, rób to kurwa. To zmienimy troszkę, znaczy bomba. Zmienimy troszkę klimat. No zrób. Maja, no zrób. Wyglądasz pokaż na... Pokaż ludziom, ja chcę się z tego bomba. Tłumaczyć. Bomba, zmieniamy teraz temat. Maja, wyglądasz na przestraszoną, przerażoną, zdegustowaną. Tak, to wszystko się zgadza.